Diler narkotyków w rękach wodzisławskiej policji. Stróże prawa dotarli do jednego z wodzisławskich mieszkań, gdzie handlowano środkami odurzającymi. Jak się okazało, na miejscu doszło do sprzedaży narkotyków 16-latkowi. W lokalu zabezpieczono blisko 500 porcji dilerskich marihuany oraz 65 tabletek metamfetaminy. Przyłapany na gorącym uczynku diler został zatrzymany i najbliższe lata może spędzić za kratkami. O szczegółach mówi komisarz Marta Pedych, rzecznik Komendy Powiatowej w Wodzisławiu Śląskim. Kryminalni, mając informację, że w jednym z mieszkań w Wodzisławiu może dochodzić do sprzedaży narkotyków, obserwując jedno z mieszkań, zauważyli, że wchodzi do niego młody mężczyzna. Mając podejrzenie, że w środku może dochodzić właśnie do transakcji, postanowili wejść do środka i wylegitymować znajdujące się tam osoby. Okazało się, że właśnie dochodziło do transakcji. 16-latek kupował od 23-latka marihuanę. Operacyjni, mając wiedzę w temacie, że może w mieszkaniu znajdować się więcej narkotyków, postanowili je przeszukać. Znaleźli marihuanę, z której można było sporządzić blisko 500 porcji dilerskich oraz 65 tabletek metamfetaminy. Mężczyzna został zatrzymany, zostały mu przedstawione zarzuty za przestępstwa, których się dopuścił, groził mu nawet 10 lat pozbawienia wolności. Miasto wspiera powiat. Wodzisławscy radni zdecydowali, że z miejskiego budżetu przekażą ponad 2 miliony złotych na przebudowę 6 powiatowych dróg. Radlińskiej, Letniej, Starowiejskiej, Oraczym, Szańskiej oraz drogi numer 5000S od ulicy Górniczej do Kokoszyckiej. Najniższa dotacja w wysokości 50 tysięcy złotych dotyczy ulicy Starowiejskiej, a najwyższa wynosząca ponad 1 milion złotych przeznaczona zostanie na drogę numer 5000S. To nie pierwsze inwestycje drogowe, w ramach których Wodzisław współpracuje z powiatem. Kilka miesięcy temu to powiat wsparł miasto w realizacji planów związanych z programem rozwoju dróg gminnych i powiatowych, do którego zgłoszona została właśnie remontowana miejska droga ulica Matuszczyka. W żorskiej dzielnicy Zachód puszczony luzem pies pogryzł nastolatka. Chłopiec nie odniósł większych obrażeń. Niestety okazało się, że zwierzę nie było zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Pies trafił na obserwację, a pogryziony chłopiec do lekarza. Właściciel psa nie dopilnował czworonoga, który luzem biegał po posesji i stamtąd wydostał się na ulicę. Nie posiadał także książeczki zdrowia zwierzęcia. Mężczyzna za swoją nieodpowiedzialność stanie przed sądem. Puszczanie psów bez możliwości ich kontroli jest zakazane.